niesamowite emocje. Przeżyli wspaniały wyścig w wykonaniu właśnie Andreasa Johnsona i Tony'ego Richardsona. No i teraz oglądamy ten właśnie ostatni, 16, w którym zawodnicy walczą o główną nagrodę silnik ufundowany przez Tony'ego Richardsona. A Tosiek, bo tak nazywają go tarnowscy kibice, tak nazywają go koledzy z drużyny, do tego wyścigu wytypował oczywiście swego rodaka Andreasa Johnsona, Janusza Kołodzieja, Piotra Protasiewicza i Stanisława Burzę. A więc na zakończenie, na deser, jeszcze raz kolejne emocje. Ciekawie zapowiada się pojedynek i chyba Janusza Kołodzieja z Andreasem Johnsonem, a przecież jest i Piotr Protasiewicz. Jest także w tym wyścigu Stanisław Burza. Jeszcze jakieś poprawki przy motocyklu. Jeszcze biegnący tam w okresie startu trener Marian Warzała, który także z Tony'em Richardsonem przeżył wiele wspaniałych chwil. Takiego zawodnika w swoim składzie chciałby mieć każdy trener, każdy kierownik drużyny, każdy prezes. Tak właśnie zawsze twierdził Szczepan Bukowski, który przypominał, że w momencie, kiedy zaszła taka możliwość zakontraktowania Tony'ego Richardsona, wystarczył jeden telefon i Tony Richardson błyskawicznie zameldował się w Tarnowie, podpisał kontrakt i poprowadził swój zespół, polski zespół, do pierwszego w historii złotego medalu. Skład tego wyścigu: Protasiewicz, Kołodziej, Johnson i Stanisław Burza. Na prowadzeniu tarnowska palata, szalejący, jadący w żółtym pokrowcu Andreas Johnson, dopiero na trzeciej pozycji. Świetna postawa tarnowskich żużlowców. Znów bieg oglądany na stojąco. Na pewno mimo tego towarzyskiego charakteru kilka emocjonujących, pasujących pojedynków. Teraz znów świetny atak w wykonaniu Andreasa Johnsona. Prowadzenie w dalszym ciągu Janusza Kołodzieja. Precyzowo traktują ten pojedynek obaj zawodnicy. Obaj często spotykają się przy rozgrywkach i Ligi Polskiej, i Ligi Brytyjskiej, i Szwedzkiej. Janusz Kołodziej jeździ przecież w obu tych krajach. Janusz Kołodziej także w tym wyścigu sygnalizuje powrót do wysokiej formy. Oby ten limit pecha, jaki dotykał Janusza Kołodzieja, został już wyczerpany. A teraz świetny atak w wykonaniu Andreasa Johnsona. Andreas Johnson przed Januszem Kołodziejem. Czy kolego stać będzie jeszcze na riposte? Czy stać będzie na odpowiedź? Trudno powiedzieć. Janusz Kołodziej zawsze walczący do końca. Szerzej pojechał Andreas Johnson. Janusz Kołodziej nabiera szybkości. Różnica minimalna, ale na mecie ostatecznie znów kończący ten bieg na jednym kole Andreas Johnson. Zwycięstwo Andreasa Johnsona w czasie 68,73 sekundy, drugi na mecie Janusz Kołodziej, trzeci Piotr Protasiewicz, czwarty Stanisław Burza. Ostatecznie mecz zakończony już wcześniej po tym 15 wyścigu przyniósł zwycięstwo zespołowi Reszty Świata 48-41. Dla drużyny Reszty Świata 14 punktów zdobył ten świetnie jeżdżący Andreas Johnson. Popatrzmy jeszcze raz na wspaniałą oprawę i ten napis w języku angielskim, który brzmi tak: trudno powiedzieć żegnaj Tarnów, zawsze cię kocha. I takim pozostanie ten właśnie zawodnik, który w tej chwili będzie świętował, będzie wręczał tą główną nagrodę dla zwycięzcy tego dodatkowego 16 wyścigu, dla swego rodaka Andreasa Johnsona. Tu przez większą część dystansu prowadził Janusz Kołodziej, a tak jednak Andreasa Johnsona był jeszcze przez dochodzącego do formy po sporej przerwie spowodowanej kontuzją Janusza Kołodzieja nie do odrobienia. 14 punktów Andreasa Johnsona, remisowy pojedynek z Tony'em Richardsonem. 4 punkty zdobył junior ze Szwecji Sebastian Alden. 9 punktów to dorobek Piotra Protasiewicza. 7 punktami zakończył mecz Grzegorz Walasek. 11 punktów Tomasza Szarnowskiego. Drugi zawodnik właśnie w zespole Reszty Świata, Andrzej Karpow, dorzucił do zwycięskiego zespołu 3 swoje punkty. W zespole Unii 10 punktów w 4 startach zdobył Tony Richardson. 2 wygrane, 2 porażki. Najpierw z Piotrem Protasiewiczem, potem udany rewanż Andreasa Johnsona. Przy okazji pobity rekord tarnowskiego toru. 2 punkty gościnnie występującego Mirka Cierniaka, 9 punktów Janusza Kołodzieja, 8 zdobył Stanisław Burza, Marcin Pała 4 punkty i dobry występ także Kamila Zińskiego, który zakończył ten pojedynek z dorobkiem 8 punktów.
i Tony Richardson żegnający się stanowskimi kibicami. Gdyby oni mogli, przeskoczyliby przez tą siatkę, aby móc jeszcze tam gdzieś uścisnąć rękę wielkiego mistrza, aby móc zdobyć autograf. Tony Richardson oczywiście nie odmawia nigdy kibicom, swoim wiernym sympatykom, tam jeszcze długo po zakończeniu tego spotkania trwać będzie właśnie takie spotkanie Tony'ego Richardsona z żużlowcami na specjalnie wydanym, efektownym folderze programy. Tony Richardson będzie rozdawał jeszcze autografy, będzie sponsorował do wspólnych fotografii. Te fotografie na zawsze pozostaną wielką, ogromną pamiątką dla sympatyków czarnego sportu. Tony Richardson jeszcze nie zjeżdża do parkingu. Ładny sportowy gest, ukłony w stronie wspaniałych tarnowskich kibiców, tam nawołujący chyba swoich kolegów z drużyny, swoich zawodników, Marian Warzała. Za chwilę chyba Tony Richardson powędruje na ramionach swoich kolegów gdzieś tam daleko w górę. Jest Mirek Cierniak, są także rywale z drużyny, jest Janusz Kołodziej. Janusz Kołodziej, który na pewno marzy, aby pójść ślady swego wielkiego mistrza, swego klubowego kolegi, zawodnika, z którym także miał przyjemność startować przez 3 praktycznie sezony, z którym dwukrotnie wywalczył złoty medal w drużynowych mistrzostwach Polski. Jeszcze pożegnanie, jest tam Łukasz Sady, w tej chwili dyrektor klubu sportowego Unia Tarnów, Tony Richardson, Janusz Kołodziej, rywale z toru, a kibice w dalszym ciągu nie opuszczają miejskiego stadionu.